Siemanko, witajcie z tej strony, Jaśku. Witam Was na kanale Zwariowane Naprawy. Chciałbym z Wami dziś poruszyć jeden bardzo istotny temat, a mianowicie mandaty, które, jak wiadomo, z dniem 1 grudnia dosyć istotnie się zwiększyły. Także podam Wam dzisiaj takie zdroworozsądkowe podejście człowieka, który Zarabia dosłownie najniższą krajową. I jak te zmiany wpływają z mojej oczywiście perspektywy na, na mój styl jazdy ewentualny? Zacznijmy więc może od jakichś tak, od takich mniej istotnych, a mianowicie na przykład od 20 maja wprowadzono definicję nogie elektrycznej do, do, do przepisów drogowych, urządzenie transportu osobistego oraz urządzenia wspomagającego ruch. Następnie od 1 czerwca ujednolicono prędkości w terenie zabudowanym i wynoszą one teraz 50 km na godzinę, a nie tak jak wcześniej, od, w godzinach od 23 do 6 rano 60 no w sumie to było takie dla mnie mogło być, i tak w nocy za bardzo nie jeździłem, więc eee, więc mi to za bardzo, nie, nie, nie mnie to grzało, nie mnie to ziębiło. Coś co mnie troszeczkę bardziej ruszyło, to na przykład jak oni to określili ograniczenie jazdy na zderzaku, a mianowicie Mamy teraz zapis od 1 czerwca, że mamy od, zachować odstęp, który wynosi połowę prędkości pojazdu. Więc załóżmy, że jedziemy 60, to od poprzedzającego pojazdu musimy trzymać odstęp przynajmniej 30 metrów. I przy tym chciałbym się na chwilę zatrzymać, no bo kto zdrowo rozsądkowo myśl, myślący. Określi mi 30 metrów, ile to kurwa jest. Tak? Na oko. Niech, mi, niech jedzie przede mną i pokaże mi, gdzie jest 30 metrów. Ja będziemy sobie jechać 60 na godzinę. Niech mi pokaże te 30 metrów, kiedy to jest. Bo szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie określić, ile to jest 30 metrów przy założeniu, że jedziemy 60 na godzinę. Serio. To tak samo, jakbyśmy jechali 120, i proszę mi pokazać, gdzie jest, jak, na jakiej podstawie mam określić 60 metrów. Czyli zachować odstęp od poprzedzającego mnie pojazdu. No, nie, głupota. Uważam, że tak jak jest to na autostradach np. Na niemieckich, za, zachowanie 3, 3 sekundowego odstępu między pojazdami jest to naprawdę. Uważam bardzo zdroworozsądkowe podejście, ponieważ 3 sekundy to mogę sobie znaleźć jakiś punkt na przy drodze i załóżmy, gdy ten pojazd, który jest przede mną, mija go, liczę sobie. Raz, dwa, trzy. I gitara. Jeżeli mieszczę się w tym przedziale, bardzo dobrze, super. Jestem w stanie określić to, a nie. 30 60 90 metrów. Cholera wie ile to jest. Jak to określić? Dobra, lecimy dalej. Następne, czyli zrezygnowanie z korzystania z telefonu komórkowego wchodząc na pas. Coś, co jest faktycznie bardzo mądrym ruchem, bo jest bardzo dużo pieszych, którzy wchodząc na przejście, dla pieszych nie rozglądają się. Siedzą, idą sobie o tak. O, o tak. I myślą o niebieskich migdałach. Wchodząc na pasy. Nie rozglądają się w ogóle. I to bardzo dobrze jest. To jest bardzo dobry przepis. Naprawdę. Z tym się muszę zgodzić i. To na pewno poprawi bezpieczeństwo pieszych wchodzących na przejście. Jest to również zapis, który jest obok praktycznie zapis, który mówi, żeby kierowca zwiększył swoją ostrożność przy dojeżdżaniu do pasów. I, i tak jak wcześniej było, że mamy ustąpić pieszemu, który Chodzi na pasy, to teraz musimy uważać na niego w momencie, gdy jeszcze nie wszedł na to przejście dla pieszych. Także myślę, że wszystkim to na dobre wyjdzie. No dobra. Mając już przerobione takie mniej istotne rzeczy, choć również istotne. Przechodzimy do klu, czyli do zmian, które weszły od 1 grudnia. Do tych będę się dosyć szczegółowo odnosił, zaczynajmy od może punktu pierwszego. Przekroczenie prędkości w i poza terenem zabudowanym o 30 km na godzinę będzie skutkowało mandatem wysokości 1,5 tysiąca złotych. Poczekajcie. To jeszcze nie wszystko. Jeżeli w ciągu dwóch, podkreślam, dwóch lat. Otrzymacie następny mandat za to samo wykroczenie dostaniecie kombosa w wysokości 3000. Czajcie to? Pomyliło, bo. Serio, jesteśmy tylko ludźmi. I ja rozumiem, że mamy punkty również, które się kasują pod. Dopiero po dwóch latach, ale w momencie liczone są dopiero od momentu, gdy zapłacimy mandat, coś kurwa z tą dwójką mają, bo generalnie w tych zapisach dosyć często dwójka występuje i, i okres dwóch lat. Nie wiedzieć czemu, bo zobaczcie, mamy drugi przykład z brzegu. Kierowca bez uprawnień, który zostanie złapany, zapłaci 1000 zł, i boom, jeżeli dopuści się do tego samego wykroczenia w przeciągu dwóch lat, zostanie znowu kombosa w postaci 2000, tysięcy. Co najlepsze, można jeszcze za to pójść do więzienia, szczerze mówiąc, także. Może być ciekawie. Następny punkt, który akurat będę popier popieram. Tutaj popieram naprawdę, bo yy, jazda po alkoholu to jest naprawdę stwarzanie tylko i wyłącznie zagrożenia dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogo, drogowego. I tu przy tym punkcie chwilę się zatrzymam, bo naprawdę yy, tutaj Jestem za tym, obiema rękami mogę się pod tym podpisać. Nie ma problemu, bo generalnie teraz, gdy zostaniecie złapani po, po piwku, po kieliszku, jak zwał, tak zwał, jeden grzyb, dostaniecie od 2,5 tysiąca. Od 2,5 tysiąca grzywnę. Jeżeli jedziecie samochodem lub innym pojazdem mechanicznym i od 1000 zł już środkiem, który nie jest pojazdem mechanicznym i tutaj mam pewną zagwozdkę bo bo co, rowerzysta, który który jedzie po pijaku lub prowadzi ten rower, dostanie 1000 zł grzywny no trudno picie bywa też drogie ale tych, co jeżdżą po samochodem po alkoholu, jestem za. Niech płacą jak najwięcej, szczerze mówiąc. Bo nie uważam, że życie ludzkie jest. Powinno być w, jakiś, w jakikolwiek sposób wycenione. Naprawdę. I im mniej pijanych kierowców na drodze, tym bezpieczniej. W naszym społeczeństwie również. Yy, występuje taka grupa ludzi, których ja określam mianem selektywnych, no może inaczej. Selekcji naturalnej. Ponieważ ludzie, którzy wjeżdżają na zamknięty przejazd kolejowy, uważam za no, nie do końca sprawnych umysłowo. Serio. Bo, co może kierować tobą, wjeżdżając na przejazd kolejowy, gdzie za chwilę ma przejechać pociąg. No, ja nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić. I. Nie mam pojęcia. Serio, nie zależy im na życiu, czy jak? Nie wiem. I dlatego to są ludzie z grupy selekcji naturalnej. Oni sami się po prostu eliminują ze społeczeństwa. Serio. No bo szczerze mówiąc, spotkanie auta osobowego czy, czy nawet ciężarowego z pędzącym pociągiem, to raczej mało prawdopodobne, żeby auto przetrwało. I dlatego ten przepis, który mówi, że kara dla ludzi, którzy wjeżdżają lub omijają rogatki na przejściach kolejowych jest od 2000 zaczyna się. Jestem. No. W sumie. No dobrze, niech ich karają. Ale uważam, że tacy ludzie oni, oni po prostu sami się wyeliminują. I pewnych rzeczy po prostu nie jesteśmy w stanie zmienić. I teraz kolejny przepis, który gdy widziałem takie sytuacje na przykład na Stophamie to zawsze mną wzdryga i zawsze jestem przerażony jak widzę coś takiego, bo wyprzedzanie na przejściu dla pieszych czy, czy, przy, czy koło ciebie jest no, załóżmy, że przepuszczacie pieszego i koło was przejdzie auto, jakby nigdy nic, no to mnie po prostu mrozi krew w żyłach i yy, przepis, który mówi, że kara dla takiego, nie wiem, jak go nazwać, człowieka, załóżmy, wynosi od 1,5 tysiąca. Uważam, że jest zdecydowanie za mało. Mogu, mogłoby być nawet i pięć. Nie ma problemu. Ja bym był za, za tym, bym się podpisał rękoma i nogami. Naprawdę, bo tak jak mówiłem już wcześniej, życie ludzkie nie jest wycenialne w żaden sposób. A, a tutaj naprawdę spotkanie człowieka po prostu z rozpędzoną maszyną nigdy nie kończy się dobrze. I dla takich ludzi naprawdę taka kara mogłaby być i wyższa. Ale dobrze, że jest. Od półtora się zaczyna, i tutaj mamy kolejną dwójkę magiczną. Czyli, jeżeli w przeciągu dwóch lat popełnimy identyczne wykroczenie, dostajemy znowu bonus w postaci 3000. I tu bym jeszcze więcej dał. Ale dobrze, że jest, że, że jest jakaś inicjatywa. Dobrze, że chcą to zmieniać. Podniesienie wysokości mandatu do maksymalnie 5000 zł. Wcześniej było 1,5 tysiąca maksymalnie za jednym razem można było załapać. Teraz do 5 tysięcy chyba, że dojdzie do zbiegu wykroczeń i wtedy e, mamy 6000. Mało dużo to zależy kto ile zarabia z mojego punktu widzenia yy, takie takie kombosy yy, to są dla ludzi których określam yy, takimi amatorskimi street racerami czyli mają jakieś tam zapędy rajdowe ale nie mają gdzie tego gdzie tego testować, nie mają gdzie te, gdzie upuszczać swojej deby. Nie mają gdzie dać upust swojej pasji, no to wyjeżdżają na ulicę. Dużo, niedużo powiedziałbym, że tak średnio, dałbym więcej. Nasz polski rząd również wziął się za ściągalność mandatów, a mianowicie. Teraz, gdy jesteśmy niewypłacalni, to będą nam ściągać z podatku, na przykład. A dokładnie rzecz ujmując, ze zwrotu podatku. Także mimo wszystko, i tak nie uciekniemy od płacenia mandatów. Jak nie, komornik przyjdzie i zabierze wszystko, tak? Tak nam ściągnął ze zwrotu podatku i tam rok rocznie powoli, powoli zabiorą wszystko, wszystko co się należy. I tutaj kolejny ciekawy, ciekawa rzecz, a mianowicie jeżeli kierowcy ciężarówek będą oszukiwać na tacho, czyli będą sobie... Przykładać magnesy, bodajże tam gdzieś przy skrzyni biegów, czy gdzieś tam. No, generalnie gdzieś wkładają sobie magnesy, żeby na samochodzie, żeby oszukać tachograf, i teraz będzie to karane 3-miesięczną stratą prawa jazdy. Na tym się nie znam, choć uważam, że człowiek przemęczony ma skłonność do tego, by mieć opóźnioną reakcję. I może to prowadzić naprawdę do, do dużego nieszczęścia. Więc, jeżeli tak zdecydowali, spoko. Maksymalnie 15 punktów karnych. No, powiem szczerze, że mogło, mogliby nawet i 20 nałożyć. Mi szczerze mówiąc, by to nie przeszkadzało, no bo ludzie, którzy są. Powiedzmy jak to mówiłem wcześniej, street racerami amatorskimi. No cóż. Powinni otrzymać taką karę, by móc by zapamiętali to na dosyć długo i pomyśleli o tym, żeby może dać upust swojej pasji w miejscu do tego przeznaczonym, a nie na drogach publicznych. I coś, co chciałbym Wam przeczytać, bo, bo jest to dosyć istotne, nie tylko dla mnie, ale dla Was wszystkich generalnie. Posłuchajcie. Ubezpieczyciele będą mieli wgląd do bazy CEPIK, a więc tym samym do informacji o wykroczeniach, jakich dopuścił się kierowca, nałożonych na niego karach, grzywnach i, in, i przyznanych punktach karnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe będą mogły uzależniać wysokość składki ubezpieczeniowej proponowanej kierowcom od liczby i powagi wykroczeń, jakich dopuścili się, oraz od liczby punktów karnych. Skumajcie to. Dostaliście mandat, bo się zagapiliście, załóżmy, nie wiem. 20 km na godzinę, żeście przekroczyli prędkość. I w przyszłym roku składka ubezpieczeniowa może być Wam naliczona wyższa tylko dlatego, że przekroczyliście w zeszłym roku o 20 km na godzinę prędkość. Nie dość, że zapłaciliście mandat. Który nie będzie niski, bo gdzieś koło 800 zł, bodajże, no to jeszcze do tego będziecie musieli zapłacić wyższe C. To jest naprawdę niepokojące, bo o ile rozumiem, że w przypadku pijanego kierowcy, który załóżmy miał tam, może nie pijanego, pod wpływem alkoholu czyli do pół promila i załóżmy, że miał zabrane prawo jazdy na okres do roku i odebrano to prawo jazdy to rozumiem, że powinien mieć wyższe OC, jeżeli już chce jeździć tym autem, to powinien mieć wyższe OC, powinien naprawdę powinien mieć jeszcze do tego alkomat w samochodzie. No takie jest moje zdanie. Powinien jeszcze mieć alkomat w samochodzie zamontowany, żeby nie mógł uruchomić auta, jeżeli będzie pod wpływem alkoholu. I może wtedy uświadomi sobie, jak bardzo złego czynu się dopuścił. I tutaj akurat to popieram, ale, tak jak mówię. Zwykli, zwykły szary Kowalski, który zapłaci furesiana mając do dyspozycji załóżmy najniższą krajową, tak jak ja. Jeżeli zapłaci 800 zł za mandat, a później przyjdzie mu, załóżmy, nie wiem, jeździ sobie, nie wiem, punto 12 za które płaci około 500 zł, załóżmy OC, no to w przyszłym roku mogą mu na przykład wpierdzielić 700. To nie dość, że 800 mandatów zapłaci, to i do tego y, punkty, które mu się skasują za dwa lata, to jeszcze, to jeszcze 200 może złotych zapłacić więcej za OC. No bo generalnie nie wiadomo, jakie będą, y, jak to będą interpretować Towarzystwo Ubezpieczeniowe y, co do wysokości tego OC w zależności od y, przewinienia, jakiego się dopuściliśmy. Biorąc teraz do kupy to wszystko, moim zdaniem większość przepisów, która weszła była potrzebna i, i bardzo dobrze, że została wprowadzona oczywiście. Lecz te kombosy, czy może nie chodzi o te kombosy, o, o same, o same podwiejenie kary wyjściowej za pierwszym razem, ale chodzi, o, chodzi mi bardziej o to, w jakim czasie będą uwzględniane? Bo to nie chodzi o to, że, 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 że 3000 się zapłaci za to, że, że się wykroczy, miało dwa razy wykroczenie. Załóżmy o 30 więcej. Tylko chodzi o to, że to będzie uwzględniane aż do dwóch lat. To głównie chodzi o czas. Bo rozumiem, jeżeli ktoś by do, przekroczył dwa razy prędkość w ciągu miesiąca o 30, spoko. Jeszcze bym to przebolał i bym to zrozumiał, ale to, że dwa lata, naprawdę to jest mega ciężkie generalnie. No bo szczerze mówiąc, ja jadąc do pracy. Jestem w stanie przekroczyć prędkość dwa razy, bo mamy na przykład 40, gdzie nie ma, nie ma praktycznie żadnego domu, jadę tam 50, a tam na przykład często lubi stać policja, jadę tylko 10 więcej, no bo. Ale generalnie nikomu tam krzydy nie zrobię, bo, bo tam nie ma żadnych zabudowań, nie ma nic, a stoi 40, bo tam dwa kilometry dalej zaczynają się zabudowania. Generalnie znak znikąd. Tak szczerze mówiąc. I jakieś. A przepraszam, może nie ma nic, ale są jakieś stare domy, które są już dawno puszczone gdzieś tak z 200 metrów od, od asfaltu. W których nikt nie mieszka. No i 40 stoi. I teraz, już słowem, słowem zakończenia. Cóż mogę powiedzieć? Będziemy płacić dużo. I tym, jakże smutnym akcentem, choć generalnie dosyć pozytywnym brzmieniem całości, jednak ze smutnym akcentem, to muszę przyznać, bo jednak przekroczenia prędkości i mandat wysokości półtora tysiąca do tego jeszcze zwiększona składka OC. Do tych przepisów dodaje dosyć dużo goryczy i jak tak jak już mówiłem jest i tak dosyć wolno poza tym wiecie stara 80. no nie jest demonem prędkości. I nie zachęca do szybkiej jazdy, więc, więc generalnie sam, samo auto nie jest jakieś tam bardzo szybkie, to i, to i ja to jakoś za bardzo go nie piłuję, bo to szczerze mówiąc dziadek y, ma prawie tyle samo lat co ja, więc, y, więc, więc cóż. Na dzisiaj Wam dziękuję. Zostawcie łapkę, jeżeli Wam się materiał podoba. Poza tym, napiszcie mi w komentarzu, co Wy myślicie o, o, o obecnych przepisach i tych zmianach, które weszły, przynajmniej od 1 grudnia, bo te wcześniejsze to są takie trochę mniej istotne. Jednak tych obecnych i najważniejszych kilka. Co Wy o tym sądzicie? I czy uważacie, że były potrzebne, czy nie były potrzebne? Może coś powinni. Zwiększyć Waszym zdaniem, jakąś, jakąś wysokość mandatu, może zmniejszyć, może okresy zmniejszyć. No, napiszcie, co o tym sądzicie. Bardzo chętnie poczytam i, i podyskutuję z Wami w komentarzach. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się. I do następnego. Nara.